pierwszą grę zrobiłam, jak miałam 6 lat. Wtedy poszłam do taty, z którym obecnie współpracujemy w spółce i zapytałam się, jak się tworzy gry. No i on, ponieważ jest bardziej praktykiem niż teoretykiem, po prostu powiedział, chodź, stworzymy ją razem. No i wtedy dowiedziałam się, ile to jest pracy i jak to w ogóle wygląda. Sim Fabric tak naprawdę powstało już 6 lat temu, po wygranej konkursu Europejskiej Agencji Kosmicznej na stworzenie aplikacji, która będzie obrazowała wszystkie misje przedstawione na globie właśnie ESY. Po wygranej, tak naprawdę na polecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej, założyłam spółkę, wtedy w wieku 18 lat. 2 lata temu debiutowaliśmy na New Connect, a dzisiaj widzimy się właśnie na głównym parkiecie giełdy w Warszawie. Sim Fabric jest spółką, której główną działalnością jest tworzenie gier, ale nie tylko. Tak naprawdę działamy w aktualnie już 6 filarach. Pierwszym z nich jest tworzenie produkcji własnych, drugim portowanie gier. Działamy też w sektorze działalności badawczo-rozwojowej. Otrzymaliśmy grant na ponad 25 milionów od Ministerstwa Rozwoju. W zeszłym roku uruchomiliśmy 2 nowe filary jako spółki zależne, czyli Mobile Fabric, zajmujące się tworzeniem gier mobilnych, i VR Fabric, który tworzy grę na gogle wirtualnej rzeczywistości, czyli tak zwany VR. Sim Fabric dzisiaj debiutuje na rynku głównym i jest to zakończenie jednego z etapów, czyli zakończenie 2 lat na New Connect i rozpoczęcie oczywiście nowego etapu. I ten nowy etap to będzie kilka bardzo ważnych wydarzeń w historii spółki. Jednym oczywistym, wynikającym z branży faktem, to będzie wydanie naszych największych gier z naszego portfolio, ale takim może nie spektakularnym, co wyjątkowym wydarzeniem będzie rozpoczęcie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego, na który Sim Fabric otrzymał z Ministerstwa Rozwoju bardzo duży grant. Tam będziemy rozpoczynać badania nad takim symulatorem, nie tylko do zastosowań związanych z grami, ale także będzie to takie wirtualne laboratorium, między innymi dla na przykład misji kosmicznej Moon Village. Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie także bramą do największych kontraktów z historii spółki, czyli kontraktów z największymi koncernami międzynarodowymi, gdzie chemy między innymi badać, na ile sztuczna inteligencja będzie mogła tworzyć gry, na ile będzie mogła tworzyć asety do gier, na ile będzie mogła tworzyć nowy rodzaj rozrywki. Drugim ważnym wydarzeniem i planem, takim zadaniem dla spółki właśnie od dzisiaj, od debiutu, jest wdrożenie technologii blockchain w grach. To będzie z kolei taka brama do wykorzystania takiej dosyć nowoczesnej technologii blockchainowej w ramach grantu, który otrzymaliśmy od szwajcarskiej fundacji Definity. Tam będziemy mieć dostęp do całego ekosystemu dystrybucji dóbr cyfrowych w wielkości 10 miliardów dolarów. 12 sierpnia 2022 roku na głównym rynku, czyli rynku regulowanym giełdy papierów wartościowych w Warszawie, zadebiutowała spółka Sim Fabric. Jest to spółka z branży gamingowej. Będzie to 20. spółka w sektorze gry notowana na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Spółka zaczęła swoją przygodę z rynkiem publicznym w 2020 roku, kiedy zadebiutowała na rynku New Connect. Rynek New Connect jako alternatywny system obrotu prowadzony przez giełdę papierów wartościowych w Warszawie obchodzi w tym roku 15. rocznicę swojego funkcjonowania, a spółka Sim Fabric jest 79. spółką, która z tego rynku, dojrzewając na tym rynku, dojrzała na tyle, żeby móc właśnie stać się spółką giełdową, czyli spółką obecną już na tym dużym parkiecie.